Cześć, tutaj Michał Koper z portalu Polska.pl. Witam Was serdecznie zapraszam na szybciuchną przedpołudniową pracóweczkę bokserską. Dziś będzie o dwóch wielkich pojedynkach, które podobno dość do skutku mają, ale czy ostatecznie odbędą, to jest jeszcze tajemnica lasu. Po pierwsze, trzecia walka o pas WBC kategorii ciężkiej pomiędzy Dion Time Wilderem i Tysonem Furym. Pierwszy pojedynek tych pięściarzy zakończył się remisem, w drugim do wiwatu wygrał Tyson Fury, stopując Wildera w rundzie numer 7. No i teraz jest Pytanie za 1000 punktów, czy Deontay Wilder wyjdzie po raz trzeci z Furym do ringu? No bo pojawiają się w tej kwestii wątpliwości. Deontay Wilder zaraz po tej porażce z Furym przeszedł operację bicepsa. No i w zasadzie od samego pojedynku poza tymi pojedynczymi biadoleniami na zbyt ciężki kostium, w którym wychodził do ringu, siedzi cicho do tej pory. W zasadzie nie zabiera głosu. Był pojedynczy wywiad chyba dla PBC. Jeszcze jakieś takie notki prasowe, narzekania na trenera Marka Brlanda, który przerwał pojedynek z Daniem Wildera zbyt wcześnie. No i to jest tyle. Nic nie wiadomo. Fióry Mądrzy się, udziela się w mediach, dużo wygaduje, a Wilder siedzi cicho. No i to milczenie Wildera daje do myślenia Ediemu Hernowi, czyli promotorowi Joshu już Wymarzył sobie na przyszły rok dwa pojedynki Wilder. Przepraszam, Fury kontra Antony Joshua, bo Hernie jest promotorem Joshua, myśli też o zestawieniu Fury'ego z promowanym przez siebie e, Dillianem Wilder, natomiast bardzo wątpi w intencje Dionta Wildera. Jeśli chodzi o ten trzeci pojedynek, posłuchajcie co mówi Eddie Her na temat ewentualnej walki Fury kontra Wilder. Nie twierdzę, że po jednej Wilder nie odbędzie się, ale dużo musi się jeszcze wydarzyć. Wilder póki co milczy. Są wielkie problemy z galami, z publicznością, a trzeba jakoś zgromadzić pieniądze, by sfinansować taką walkę. My mamy to samo z Joshuą i Pulewem Taką rzecz, że Eddie Hearn poruszając bardzo ważny wątek, czyli wątek finansowy w obliczu tych wszystkich kłopotów z tą epidemią koronawirusa, do tego wątku finansowego i publiczności jeszcze za chwilę wrócę. Także Eddie Hearn wątpi, czy Wilder po raz trzeci wyjdzie do ringu z Tysonem. Fiurem tymczasem Shelley Finkel, czyli prawnik Dion Wildera, odezwał się w tej kwestii, udzielił krótkiego komentarza. Komentarzu, komentarza. Skomentował to wszystko w rozmowie ze Sky Sport krótko, krótko ale stanowczo i stwierdził, że tak: Dion Ty Wilder wyjdzie po raz trzeci do ringu z Tysonem Furyem. Nie wiem czy wspomniałem. Shelley Finkel to jest prawnik, taki reprezentant Dion Ty Wildera. W każdym razie, no, Dion Ty Wilder zapewnia, że do tej walki dojdzie. Czy do tej walki dojdzie? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Jakie jest Wasze zdanie? Konkurs, pierwsza nagroda, wąsy i broda. Piszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem Wilder zdecyduje się na trzecią walkę z Tysonem Furym. I tutaj przechodzimy tak płynnie, a propos tego cytatu, też Ediego Herna na temat publiczności i finansów do drugiej wielkiej walki, która planowana jest na przyszły rok. Tutaj mówimy o jesieni i grudniu w przypadku Wilder contra Fury 3. Natomiast te na maj przyszłego roku, planowana jest w okolicach Cinco de Mayo, meksykańskiego święta, wielka konfrontacja, też numer 3, Saula Canelo Alvareza z Gennadiem Gołowkinem, no i tutaj znów pojawia się problem Pieniędzy, znów pojawił się problem e, publiczności. Generalnie plan jest e, taki: e, Gołowkin ma jesienią, prawdopodobnie w październiku, bo taki jest ostatnio podawany termin, zmierzyć się z Kamilem Shermetem, ma pobić naszego białostockiego żubra, oby mu się nie udało skuść baba nadzia. Natomiast jeśli wygram, to plan jest taki: żeby e, w maju zaboksował z Kanelo, a Kanelo 12 września ma się rozprawić z Kalumem Smithem i to będzie bardzo ciekawa walka, bo jeśli. Cofniemy się pamięcią wstecz, jeszcze zanim zakontraktowano walkę Canelo kontra Siergiej Kowaliow. Ja mam takie wątpliwości co do wartości tego zwycięstwa Canelo nad Kowaliowem, mimo dużej różnicy wagi. Nominalnie, no wiadomo, Kowaliow był rozbity. Jeśli cofniemy się pamięcią, no to wtedy kursy na zwycięstwo z na te, na te Canelo były dużo niższe niż Kowaliowa. Nad, nad tym samym kanelo. Jednym zdaniem trochę się zamontałem. Smith, zdaniem Bukmacherów jest dużo mocniejszym rywalem dla Saula Alvareza niż był Kowalow. Ja się z w tym, w ty, w tym w pełni zgadzam. Jeśli kanelo faktycznie zdecyduje się 12 września wyjść do ringu z kalumem Smithem, super pojedynek. No i potem założenie jest takie: wygrywa kanelo, wygrywa. Gołowkin z Kuszga Babana Dziada z Szeremetą i w maju przyszłego roku mierzą się w walce numer 3 i teraz posłuchajcie, The Athletic Mike Kompiger z The Athletic zradził jakie są e, gaże proponowane na ten trzeci główki Gołowkina z, e, z Alvarezem Alvarez ma zarobić za tę walkę 45 milionów gwarantowane a 30 milionów ma zgarnąć ginadi Gołowkin, czyli w sumie z tych gwarantowanych gaz jest 75 milionów no i teraz pytanie, jak te pieniądze uzbierać no bo e, wpływy z bramki, czyli ze sprzedaży biletów w pierwszy w tej poprzedniej, drugiej walce Alvareza z Gołowkinem wyniosły 27 milionów. Jeśli teraz nie da się tej walki zrobić bez, jeśli nie da się tej walki zrobić z publicznością, to mogą być problemy ze sfinansowaniem tych gasz, także to jest duży znak zapytania jeśli chodzi o ten pojedynek. Trzeci Alvarez kontra Gołowkin, a dwa pozostałe znaki zapytania to jest Calum Smith no i Kamil Szeremeta Trzymamy kciuki. Warto wspomnieć, że w przypadku obydwu tych pojedynków Wilder, Fury i Canelo Alvarez kontra Gołowkin wymieniane są stadiony jako potencjalne miejsca organizacji tych walk. Jeszcze wracając do Wildera z Furym, tam się mówi, że za poprzedni pojedynek obaj zarobili od 20 do 40 milionów dolarów liczając to w pay-per-view, także no, garzę za tę trzecią walkę też na pewno. Powinny być potężne i to jest ten problem, na który zwraca uwagę Eddie Hearn. W każdym razie i w przypadku walki Alvarez kontra Głowkin, i w przypadku walki Wilder kontra Fury mówi się o organizacji walk na stadionach. Jedna, jedna propozycja to jest nowy stadion futbolowy w Las Vegas, druga to jest ten słynny, już wykorzystywany dla potrzeb bokserski stadion w Arlington w Teksasie. Oba mają pojemność kilkadziesiąt tysięcy widzów, nawet gdyby były wprowadzone te obostrzenia związane z pandemią utrzymane do maja przyszłego roku, czy tutaj mówimy o grudniu, tak, tego roku w przypadku walki Wilder kontra Fury, no tak gdyby ludzi porozsadzać w tym, zachowując ten social distancing, tak, czy distance, no w każdym razie te, ten dystans społeczny, mówiąc po polsku, no to nawet usadzając us ludzi co drugie, co trzecie miejsce, to można tych Ludzi tam trochę upchnąć na tym stadionie i trochę tych pieniędzy zebrać, także zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie są, są dwie, dwie fajne walki do zrobienia, czy do nich dojdzie, zobaczymy. Tymczasem, telewizja Fox wczoraj ogłosiła harmonogram swoich gal na końcówkę tego roku, to będą gale studyjne. Kilka ciekawych pojedynków tutaj na grafice, no tyle wszystko, nie będę wszystkiego omawiał, dwa takie wieczory pay view które tu się wybijają na plan pierwszy, to jest przede wszystkim walka e, opas e, WBC Dżermala e, Charlo Wagi Średniej z Sergiem Drywianczenko, świetne zestawienie, ostatnio Drywianczenko sporo krwi napsuł Ginadijowi Gołowkinowi, e, zestawienie z Germalem Charlo. super walka, no i to jest 26 września i 24 października, Gervonta Davis kontra e, Leon. Santa Cruz, także to są dwa takie e, duże pojedynki, dwie walki, pay-per-view w tym harmonogramie, e, showtime na końcówkę roku, całość widzicie e, na planszy, albo widzieliście, bo nie wiem, czy to się jeszcze będzie teraz wyświetlać, i jeszcze na koniec, e, no bo tak, e, jeśli chodzi o Alachemona, Alachemon pracuje z dwoma telewizjami, jest z Showtime'em i e, z Foxem, e, Showtime powiedziałem jak wygląda, natomiast jeszcze E, swojego grafiku nie, od, nie ogłosiło. Nie ogłosiła telewizja, telewizja Fox, a dla Foxu boksuje nasz Adam Kownacki. Adam Kownacki wczoraj odpowiadając na pytanie na Twitterze. E, potwierdził w swoje wcześniejsze deklaracje, że prawdopodobnie wróci na ring w grudniu. Także zobaczymy. No, takie są plany Babyface'a, żeby wrócić na ring w grudniu. Pamiętam ostatnio ta porażka w marcu z Robertem Heleniusem. W grudniu ma być powrót. Czy będzie? No, zobaczymy. No, spodziewam się, że niebawem także i Fox ogłosi swój grafik na końcówkę roku. Na razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki za wszystkie serduszka, komentarze, yy